Witam serdecznie wszystkie dzieci. W dzisiejszym odcinku przygotujemy wesołego grzybka. Więc tak, zaczynamy od tego, iż bierzemy nasz prostokąt 18 na 12. Smarujemy jedno koniec klejem. I sklejamy to w rulonik. Widzimy, wygląda to tak. Teraz bierzemy nożyczki i odcinamy na cztery części, tak w sumie na długość nożyczek. I zaginamy to w stronę zewnętrzną. Wygląda to tak. Teraz bierzemy nasz dekielek 7,5 cm. Smarujemy go klejem. I przyklejamy go mniej więcej na środek, na górę naszego grzybka. I teraz odcinamy to, co nam tutaj wystaje. Mamy przygotowany początek naszego grzybka, wzór na naszego grzybka. Bierzemy nasz zielony kawałek papieru i wycinamy z niego trójkąty, tak żeby powstała nam nasza trawa. To kółeczko i składamy je na cztery części. Teraz bierzemy klej i musimy skleić od środka tak, aby wyglądało to dosłownie tak, o jak teraz. Tak o. Tutaj musimy skleić po środku, tak. I musimy tak zrobić z wszystkimi 12 kółeczkami. I teraz tą harmonijkę z 12 części muszę skleić do siebie, tak aby powstał nasz grzybek, góra naszego grzybka. Tutaj nasmarować klejem nasz dekielek. Oj. Nie żałujcie kleju. I przyklejamy nasz grzybek, górę naszego grzybka do posmarowanej części. Teraz jeszcze została nam kwestia tylko naszej buźki.
Ja sobie wycięłam ją z papieru, ale Wy oczywiście możecie narysować ją pisakami. Będzie Wam jednak łatwiej. To są jednak małe elementy do wycięcia. O, proszę bardzo. I nasz grzybek jest gotowy. Oczywiście mamy tutaj jakiegoś prawdopodobnie prawdziwka, ale oczywiście jeżeli zrobicie czerwoną czapeczkę, to będzie muchomor, żółtą to będzie jakiś inny grzybek. Wy już możecie, nawet możecie zrobić sobie różowego grzybka, to już wszystko zależy od Was. I serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków naszej edycji Zrób to sam w domu.